O dopalaczach nie jest już co prawda tak głośno jak w wakacje, niemniej jednak ciągle są one bardzo dużym problemem. W czwartek w sali konferencyjnej Legionowskiego Ratusza z inicjatywy komendanta powiatowego Policji w Legionowie, władz miasta oraz Legionowskiego Sanepidu odbyła się konferencja poświęcona problemowi dopalaczy. Była ona skierowana przede wszystkim do dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych z terenu powiatu legionowskiego. Będziemy dzisiaj rozmawiać o problemie, pokażemy, na czym polegają skutki zażycia dopalaczy, jak walczyć z osobami, które handlują, udzielają dopalaczy, jak przestrzegać młodzież, dzieci, żeby nie używały tych używek oraz co robić, aby wspólnie zapewnić bezpieczeństwo w naszym powiecie. Do lipca tego roku główny ciężar walki z dopalaczami ponosił sanepid. Wszyscy pamiętamy zdarzenia sprzed 5 lat, kiedy to decyzją głównego inspektora sanitarnego wszystkie placówki prowadzące handel dopalaczami zostały zamknięte i zaplombowane. Po tych 5 latach wyciszenia mieliśmy troszeczkę przerwy. Rzeczywiście tamte sklepy wszystkie się zamknęły. Nie mieliśmy problemu takiego jak teraz. Po tym czasie w Legionowie działał jeden sklep, gdzie były sprzedawane dopalacze. Jego właściciele skutecznie wykorzystywali lukę w prawie i unikali jego zamknięcia. Z informacji, jakie posiadają służby sanitarne, osobom prowadzącym ten punkt udało się wprowadzić na lokalny rynek pewną ilość dopalaczy. Jaką? Trudno to w tej chwili dokładnie określić. W czasie kilku kontroli, podczas 2 kontroli zabezpieczyliśmy tam pewną ilość środków. Z każdego próbki 2-krotnie zostały pobrane do badań i w każdej z tych prób wykazano obecność środków zastępczych zwanych dopalaczami. 1 lipca weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w myśl której dopalacze są teraz traktowane tak samo jak konwencjonalne narkotyki. Do 1 lipca mieliśmy niejako związane ręce, ponieważ tylko postępowaniem administracyjnym mogliśmy nękać, czyli wydaniem decyzji, określeniem terminu, nawet termin natychmiastowy to też jest wydanie terminu. Natomiast jeśli nam się udało i od 1 lipca ten sklep do dzisiaj jest nieczynny, to znaczy, że nawet jeśli uratowaliśmy jedno życie, to znaczy, że warto było działać. Zgodnie z obowiązującym teraz prawem, posiadanie, udzielanie, handel i wytwarzanie dopalaczy jest zagrożone taką samą karą pozbawienia wolności, jak w przypadku innych środków odurzających. Choć legionowscy policjanci mieli już kilka interwencji związanych ze środkami zastępczymi, to jak jednak przyznają, w powiecie legionowskim nie ma aż tak wielkiego problemu dopalaczy. Mieliśmy przypadki, było to 7 przypadków, kiedy odnotowaliśmy przypadki osób, które były po dopalaczach. Informował nas albo szpital, albo sanepid o tym. Były to na ogół osoby pełnoletnie. W jednej z placówce handlowej na terenie Legionowa zostały zabezpieczone próbki do badań, które okazały się dopalaczami. W trakcie czwartkowego spotkania mówiono nie tylko o tym, czym są dopalacze, jaki jest ich skład oraz jakie są skutki, zarówno te zdrowotne, jak i karne, ich zażywania i posiadania, ale też poinformowano o tym, jak postępować, gdy dojdzie do zatrucia syntetycznymi narkotykami oraz gdzie powinny szukać pomocy osoby już od nich uzależnione.